Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dziś partner nie mistrza świata, ale najlepszego szachisty w historii polskich szachów, Akiby Rubinsteina. Był taki czas w Polskim Związku Szachowym, gdzie jeden młody zawodnik już nie gra w szachach, znaczy jeszcze tam gra, ale ten ranking mu zjechał. Nazywany był nowym Rubinsteinem, albo nawet było mówione, że gra lepiej od Rubinsteina. No ale Akiba Rubinstein to wybitny nasz eksportowy zawodnik, najlepszy. Przypominam, w 1914 roku miał grać mecz o Mistrzostwo Świata z Emanuelem Laskerem, ale wojna zastała ich po innych liniach frontu i się nie udało. Zresztą czas wojny nie był dobrym czasem na grę o Mistrzostwo Świata w szachy. To dokładnie było tak, że w starożytności, na czas igrzysk olimpijskich, igrzysk, nie olimpiad, tylko igrzysk, przerywano wojnę, a tu w nowożytności na czas wojen przerywano igrzyska sportowe. Taka zmiana kultury. Gambit hetmański nieprzyjęty. Trudno te posunięcia komentować. Z tej przyczyny, no, że są tak nagminnie, tak często wykonywane naturalny rozwój figur. Jeżeli ktoś tu się mądrzy, to się może mądrzyć. To można powiedzieć, że dokładniejsze jest E3, żeby szybko móc zbić na C4, ale skoczek F3 nie jest błędem. Skoczek BD7, E3. Roszada. 100 lat temu, no partia grana była w 1907 roku w Karolowych Warach. Ja tu napisałem Karlsbad, ale Karlsbad to są Karolowe Wary, czyli uzdrowisko Karola. Ktoś tu ciągle mówi, że ja ciągle mówię, no tu o tych strukturze karlsbadzkiej, o wariancie karlsbadzkiej. Na żadnej partii z Karolowych Warów nie daje ani z Karlsbadu, więc tym razem jest partia i z Karlsbadu, i z Karlowych Warach, i może będzie wariant karlsbadzki i struktura karlsbadzka. Te posunięcia wykonuje się... Przeciwnikiem Akiby Rubinsteina jest Niemiec. Rysio Teichmann. Teichmann. Taki, no... Rysio Teichmann. Teich to Teich, a man to mężczyzna. O, nieważne. I w tej pozycji Botwinnik później, czyli jakieś 20 parę lat później, grywał goniec D3. Stawiał gońca na D3. Natomiast w tamtych historycznych czasach to oczywiście grał Kasparow białymi. I Marcin Myć grał w Pardubicach. I Rubinstein. Jeszcze tam grali Czeparinow, my nie będziemy tego tutaj powtarzać, bo to nie o to chodzi, o cytowanie partii, kto tam co grał. Tylko chodzi o to, żeby rozumieć, dlaczego te ruchy były robione. I wtedy grano na... walczono o tempo. O tempo walczono, ażeby gońcem wyjść na C4 w jednym ruchu, nie wychodzić na D3, dać czarnym wymienić, tylko żeby zbić. Botwinnik nie chciał wygrywać tego tempa. Prawdopodobnie uznawał, że hetman na C2 nie stoi genialnie. B6. A to przejście do wariantu Tartakovera, Makagonowa, Bondarewskiego, tak to się nazywa. Tu zachodzi pytanie, bo ten Teichmann w 7 roku, jak to robił? Tartakover chyba jeszcze nie grał w szachy. Makagonow i Bondarewski chyba też nie. To jak to jest z tymi wariantami? Rubinstein zbił na D5. Generalnie uważa się, żeby na D5 bić dopiero, kiedy goniec wyjdzie na B7. Ale ponieważ skoczek go zasłonił,
bo goniec na E6 po wymianie lepiej stoi niż na B7. I te posunięcie prowadzi do struktury karlsbackiej. Oto. Oto, to, to, to. Taka struktura pionowa takie ustawienie pionów przeciwko takiemu żdziurom. Żdziurą pionkową na linii, tu nie ma pionów i tu nie ma pionów i tu nie ma pionów, zwana jest strukturą karlsbacką. Właśnie w tej miejscowości Karlsbad, już nie ma takiej miejscowości, bo to kiedyś było Badem, a teraz jest Warami, co język to inny. Nazywana jest strukturą karlsbacką, z kolei w strukturze karlsbackiej hetman na C2 stoi bardzo dobrze. Przymierzam się do wyłożenia podstaw struktury karlsbackiej na podstawie książki Złotnika i na poszerzeniu jej na bazie. Mam prawo na bazie książki Złotnika coś takiego zrobić, przywołując, cytując i poszerzając, dając własne komentarze. Nie będzie to plagiat, czyli kradzież. Kradzież jest wtedy, kiedy ktoś udaje, że myśli, że sam i nie podaje ani bibliografii, ani źródeł, z których korzysta. Co ciekawe, książka Złotnika, chociaż taka, jakby to powiedzieć, nie tyle uboga, ile sucha i taka skąpa w przykłady, jest dużo lepszym wykładem od współczesnych książek o izolowanym pionie hetmańskim, czy o strukturze karlsbackiej, czy o wiszących pionach. Ale Złotnik był wykładowcą, nie pamiętam chyba, w Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym, w katedrze szachów. Była taka katedra szachów, która uczyła trenerów szachowych. Było takie zapotrzebowanie w kraju rad. I Borys Złotnik był tam wykładowcą. No i musiał mieć materiał przygotowany, musiał mieć skrypty. To prawdopodobnie był skrypt akademicki zamieniony w książkę. O! Słowo lakoniczne. Lakoniczny wykład to jest dobre słowo. Tu jest wiele planów, ale wtedy jeszcze nie był znany plan Botwinnika. Goniec D3. Goniec B7. I Akiba Rubinstein gra plan związany z drugą roszadą. Będzie szturmował pozycję króla. No to czarne szturmują pozycję białego króla. H4. Tu widzimy, że to nie jest za łatwo szturmować. H4 jest po to, żeby skoczek na G5 czasami przyszedł i był broniony, żeby odbić pionem, otworzyła się linia. Wieża C8. Trochę nieszczęśliwe. Trochę nieszczęśliwe, bo ta wieża nie gra, goniec nie gra, goniec B7 ani nie atakuje króla, ani nie broni własnego. Król ucieka spod wieży. Hetman zdąży uciec. Wieża E8. Wszystko dobrze, tylko znowu kolejne posunięcie, które nie atakuje białego króla. Znowu mam to nasypane. Co robi wielki Akiba? Bije. I teraz czarne mają wybór. Odbić i uzyskać pozycję z wiszącymi pionami. Ale na to nastąpiłoby goniec F6, wykrzyknik i goniec C4. Typowy przykład walki z wiszącymi pionkami, wykorzystujący związanie. I powstała pozycja z izolowanym pionem hetmańskim. Jak widzimy, nie sposób uczyć się jednej pozycji typowej gry środkowej. Mieliśmy strukturę karlsbacką, mogły powstać wiszące piony, powstał izolowany pion hetmański. Izolowany pion hetmański nie jest
Słaby. To znaczy. Zobaczmy. Czarne stoją na czterech liniach. Białe stoją na trzech liniach. Czarne mają przewagę przestrzeni. Piona można pchnąć, atakować. I w najgorszej końcówce, w której białe będą miały skoczka, a czarne biało-polowego gońca, nie można przegrać tej pozycji, o ile pozostałe pionki zostaną na czarnych polach. Nie, nie można przegrać. Tam Capablanca z kimś wygrał, nie pamiętam z kim, ale tamten właśnie nie ustawił pionków na czarnych polach. Skoczek D4. Skoczek nie tyle blokuje, ile czmycha na F5. Ale piona też blokuje przy okazji. I teraz Borys Spassky czarnymi pokazał, że trzeba grać H6. Wyrzucić tego diabła. Oczywiście biały nie musi odchodzić, tylko gra F3. Bo bicie tu jest niebezpieczne. Teraz się trzeba pozbyć gońca i dać matę. Gońca się można pozbyć na wiele sposobów, na przykład jak koniś, no gdyby nawet miał gdzie odejść, no załóżmy najgłupsze odejście tu, bo chodzi o to, żeby pokazać matę. Pokazałem mechanizm matę. Skoczek E4, co jest błędem. I co się okazuje? Znika izolowany pion hetmański. Powstaje symetryczna struktura. Z otwartymi liniami D i C i ataku na czarnego króla już nie ma. Ale są wjazdy na punkty. Tego dalej nie można bić na G5. Tu zwracam uwagę, że branie takiego piona analogicznie do ataku Alohina Chatara we francuskiej jest niebezpieczne, bo tutaj nie otwieramy linii. Goniec A6. I proszę, kombinujemy jak Akiba Rubinstein. Akiba Rubinstein zagrał hetmanem na A4. To było trochę słabsze. Czarny miał tu taki ładny ruch E5. Akiba Rubinstein zagrał hetmanem na A4. On chce tego gońca zabrać, ni mniej, ni więcej. I proszę, zabrał. Teraz tego pionka dalej. Wieża patrzy rentgenem na hetmana. Koniś jest związany. No i to jest, no niestety, tu i tu. Teraz po hetman G5 byłoby skoczek D6. Wieża E7. Są dwa ruchy. Skoczek E4 i hetman A7, które zachęcam do analizy. Po wieża E7 są kłopoty. Zdwajamy się na tym związaniu. Wyganiamy wieżę. Nie boimy się. Proszę zobaczyć, że nie boimy się pozycji króla, że dostaniemy mata, bo czarne figury nie mogą się przedrzeć do obrony. I koniś na D6. Taki koniś gwarantuje wygraną. No wieża D8 można było grać jeszcze. B5. W ścieśnionej pozycji czarne wdają się w awanturę. Bardzo dobrze. Możemy zakombinować jak Akiba Rubinstein dzięki temu. Wszystkim się zdawało, że biały hetman musi odejść. A tu koniś zbił. Po biciu konisia czarny zostają bez jakości. Po biciu szaszek. Wieża D7. Ten czarny hetman nie ma gdzie specjalnie wyjść. Są trzy figury za hetmana, jest to kompletnie wygrana. Tu jeszcze grozi. Tu i tu. Nie bardzo widać, jak się przed tym obronić.
Nie bardzo widać, 23 ruchy po skoczek C8, Teichmann się poddał. No oni potrafili liczyć warianty. No przedtem się z poddaniem oczywiście złapał się za głowę. No chyba podziękuję za uwagę, powiedziałem całkiem.